Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książek, to jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na początku informacja, która jest znana, ale myślę, że i tak warto o niej powiedzieć. Mamy nowy rekord inflacji, bariera 6% przebita pierwszy raz od 2001 roku, no tu już jest prawie 7%, gdzie jeżeli patrzeć na to, jak ta inflacja układała się w ostatnich miesiącach, raczej nie spodziewamy się jakichś spadków. No i co to oznacza dla tak naprawdę spółek giełdowych, no bo po to tutaj się spotkamy, żeby właśnie o tych spółkach porozmawiać. Na pewno to, że patrząc nominalnie na wyniki, nie spodziewamy się tego, żeby one były słabsze, tak? Jeżeli inflacja cały czas rośnie, to znaczy coraz więcej musimy zapłacić za produkty czy usługi, gdzie te usługi zwłaszcza bardzo mocno rosną. No to to jest powód do tego, żeby te Wyniki finansowe z roku na rok nominalnie były coraz lepsze. Także nie powinno nas to dziwić, że widzimy kilku, kilkunastoprocentowe, no bardziej kilkuprocentowe wzrosty rok do roku, bo to są wzrosty czysto inflacyjne. To nie jest tak, że spółki więcej sprzedały, że spółki jakoś lepiej sprzedają. Po prostu otoczenie rynkowe jest takie, że obecnie produkty i usługi, zwłaszcza usługi, są droższe. Więc w ten sposób bardziej powinniśmy patrzeć na inflację, że. Jeżeli patrzymy na spółki giełdowe, to jest oczywistym, że one powinny zarabiać z roku na rok coraz więcej. I jeżeli w takim otoczeniu, czyli w otoczeniu prawie 7% inflacji, jakakolwiek firma zarabia mniej z roku na rok, no to oznacza, że coś tam niedobrego się wydarzyło. No bo czasem jest otoczenie makroogólne takie niekorzystne dla biznesu. Tutaj, no, biorąc pod uwagę tylko czysto aspekt finansowy pod względem wartości nominalnych. No to jest to oczywiście coś pozytywnego, i w ten sposób na inflację taką wysoką powinniśmy patrzeć. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, mówię tylko o tym aspekcie czysto finansowym dla spółek giełdowych, no bo chyba każdy z nas wie, że taka wysoka inflacja nie do końca nam się podoba. Można nawet powiedzieć, że bardzo nam się nie podoba. W każdym razie, przechodząc do spółek pierwsza i będzie kognor spółka która przedstawiła wyniki finansowe ona zajmuje się produkcją stali to jest myślę że bardzo istotne bo tutaj często mielimy pojęcie na przykład producent i dystrybutor czasem nie wiemy która spółka jest producentem która jest dystrybutorem kognor producentem czyli kognor to jest taka powiedzmy w uproszczeniu huta która tę stal robi tę stal produkuje więc wzrost ceny stali jest dla nich korzystny no można powiedzieć w pewnym sensie bezwarunkowo, bo tutaj jeżeli byłby to producent, znaczy nie producent tylko tylko dystrybutor stali, no to tutaj już nie byłoby tak oczywiście dobre, jeżeli chodzi o wzrost ceny stali, no bo z jednej strony oczywiście wzrost ceny stali w dystrybucji też jest widoczny, no z drugiej strony duży mamy wtedy efekt FIFO, czyli tego, że po prostu te zapasy, które aktualnie są u nas na magazynie, one są więcej warte. Tutaj Producenci są moim zdaniem w lepszej sytuacji niż na przykład właśnie dystrybutorze. Kognor jest producentem stali. No i jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, ostatnio one nie, nie były przy jakoś dobrze przyjęte, bo tutaj mieliśmy duże spadki właśnie na tych wynikach finansowych z 4,70 około do 4,40 4,30 mniej więcej. No Gdzie te same wyniki finansowe są oczywiście bardzo dobre za trzeci kwartał 2021. No i myślę, że też możemy się spodziewać podobnych wyników w innych spółkach, które są producentami stali. No Patrząc na to kwartalnie jest tutaj naprawdę świetnie. 113,5 miliona złotych zysku netto, 700 milionów złotych przychodów. Zwiększyły się nie tylko zyski, ale też przychody. Oczywiście spółka sprzedaje na dużo wyższych marżach, przez to, że jest dużo wyższa cena stali, ale też jest dużo większy pobyt, więc tak naprawdę wszystko jej sprzyja. Zresztą nieważne jaką stal byśmy sobie tutaj sprawdzali na wykresach, bo oczywiście można sprawdzać i pręty, stalowe i różnego rodzaju blachy stalowe. W każdym razie każda niemalże ta stal idzie cały czas do góry. Ewentualnie są jakieś zatrzymanie, ale na tych wysokich wysokich poziomach. No i jeżeli będzie takie zatrzymanie na tych wysokich poziomach dłuższe, no to dla dystrybutorów stali może to nie do końca być korzystne dla producentów, no tutaj ciężko się do nich, do nich przyczepiać. No i jeżeli chodzi o ten trzeci kwartał 2021 roku, to sama spółka mówi, że Mamy wzrost, zanotowali wzrost i produkcji tej stali o 13, o 13%, i też mówimy o wzroście, jeżeli chodzi o sprzedaż, czyli tam i łączna, łączna sprzedaż wzrosła o 4,5%. No i też zwiększyli ilość wytopionej stali, więc tutaj oni sami urośli pod względem ilości dostarczonego, dostarczonego towaru na rynek. No i oczywiście mówimy o tych ogromnych, ogromnych wzrostach cen stali, które wciąż na ten moment. Jakoś nie wyhamowały, nie, nie cofnęło to się wszystko, więc wciąż mamy wysokie te ceny stali. No i jeżeli chodzi o koszt wsadu, tutaj też jest lekki problem, bo są dwa typy tego, jeżeli chodzi o koszt wsadu, no czyli ich koszty, tak, bo to nie jest tak, że oni stal produkują z powietrza. Jeżeli chodzi o produkcję stali, są tutaj dwa sposoby i oni tutaj wyróżniają takie takie. Tej wartości jak BOF i EAF, i to różni się tym, że jedni po prostu robią ten stal z rudy żelaza, i ta ruda żelaza dla nich jest najbardziej istotną, istotnym kosztem, i cena tej rudy żelaza jest dla nich najbardziej istotna. No ale też robią stal, drugie firmy robią stal ze złomu stalowego, czyli można powiedzieć, w pewnym sensie odzyskują ten stal. No i jeżeli chodzi o Cognor, tutaj mówimy w głównej mierze o, o spółce, która Właśnie zajmuje się złomem stali, czyli dla nich bardziej korzystne jest, kiedy ten, ten złom stalowy nie jest aż tak drogi. No i do tej pory, porównując te dwie metody. Widzimy, że ta metoda EAF, czyli, czyli właśnie z tym złomem stali, była lepsza. Te koszty były po prostu niższe, nawet w, tam, w czwartym kwartale 2020 było to dużo niższe, ale teraz wszystko wskazuje na to, że już niedługo to się zmieni, więc tutaj to jest taki minus dla spółki Kognor, że jednak, jeżeli chodzi o te, o te koszty, no tutaj konkurencja, można powiedzieć, że będzie miała lepsze otoczenie, no bo te koszty konkurencji do tej pory. Były, były wyższe, biorąc pod uwagę właśnie wytapianie stali z rudy żelaza. No i jednak w tym momencie widzimy, że, że zmierza to wszystko do tego, żeby to się no, na ten moment wyrównało, a już niedługo możliwe, że, możliwe, że będzie jakieś, jakaś tutaj zmiana. Sama spółka o tym mówi, że jest taki scenariusz możliwy. Zakładają też, że taki scenariusz będzie. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest taki minus, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę Cognor, no patrząc na sam wynik FIFO, czyli to, ten, tę wycenę, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o na przykład zapasy spółki, no bo pamiętajmy, że efekt FIFO też tutaj wpływa na wyniki finansowe spółki first in, first out, czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło tutaj ta, ten wzrost cen. Stali jest dla nich istotny właśnie ze względu na to, że po prostu te zapasy, które leżą u nich na magazynie, one zmieniają cały czas swoją wartość. Zauważmy, że ten efekt FIFO w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł, wyniósł tutaj prawie 14 milionów złotych, gdzie wcześniej to było, to było na minusie. Więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę. Ten efekt FIFO nie jest jakiś strasznie duży, patrząc oczywiście na całościowy wynik. Spółki KOGNOR. Tutaj dystrybutorzy na pewno będą mieli ten też dużo większy ten efekt FIFO, aczkolwiek tutaj też warto sprawdzić, jak to jest, jeżeli chodzi o KOGNOR. Zwłaszcza, że podają nam bardzo jasno te dane. No i jeżeli już mówimy o kosztach, bo mówiliśmy właśnie o, tym, o tych cenach złomu stalowego, no to od razu widzimy, jaki mamy mocny wzrost, jeżeli chodzi właśnie o ten złom stali. Tutaj. W porównaniu do trzeciego kwartału 2,20 wzrost no, około dwukrotny w, w, w złotówkach za, za tonę ten złom stali. Więc to jest na pewno coś bardzo istotnego. Ale ten spread, czyli ta różnica między, między złomem a sprzedażą do, do klientów, też się cały czas zwiększa. Także tutaj KOGNOR sobie w 100%, a nawet ponad 100% sobie to odbija, bo jednak zwiększają i to mocno ten spread. Widzimy też. Mniej więcej dwukrotnie ten spread urósł w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku. Też spread na wyrobach urósł bardzo mocno, więc tutaj KOGNOR absolutnie to sobie, to sobie odbija. W spółce swojej Ferrostal i też w spółce HSJ widzimy, że to już aż tak dużych różnic nie ma, ale jednak widzimy, że, że wciąż to jest bardzo korzystna sytuacja dla spółki dla KOGNOR. Spółki Ogólnie to jest dla nich korzystna, korzystna sytuacja. Więc tutaj moim zdaniem jedyny taki minus jest, jest to, to że, że ten koszt wsadu no niestety ale, ale rośnie i... To jest pewien problem, no bo okazuje się, że, ten, że ta druga metoda wytapiania stali będzie teraz mniej kosztowna, czyli bardziej korzystna, więc to jest pewien minus, jeżeli chodzi o spółkę. Drugim minusem, można powiedzieć, jest to, że my się już przyzwyczailiśmy do tego, że te wyniki mają być po prostu dobre, więc nie zdziwmy się, jeżeli kolejne wyniki znów będą dobre i znów będą jakieś spadki, bo giełda zawsze dyskontuje przyszłość. To, co się zdarzy w przyszłości, już jest w cenie akcji, więc tutaj my patrzymy na to, że... Te obecne notowania stali wciąż są wysokie, więc już my liczymy na to, że te wyniki finansowe będą, będą świetne, tak, mimo tego, że teoretycznie można powiedzieć, że ta spółka jest wyceniana bardzo nisko, no bo CZ na poziomie 3 rzadko kiedy się zdarza. No, ale jednak tutaj dyskontujemy, dyskontujemy cały czas, cały czas przyszłość, więc też patrzymy na to, że my już. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że nawet jeżeli będą te wyniki porównywalne w czwartym kwartale, to nie można powiedzieć, że po tych wynikach będzie jakiś szał, bo to nie będzie zaskoczenie. To nie będzie absolutnie zaskoczeniem. My już się do tego po części przyzwyczailiśmy, mimo tego, mimo tego, że tutaj te wyniki są świetne w porównaniu rok do roku. Jednak pewne minusy w spółce też są. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, jest grupa Lotos. Myślę, że spółka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Oczywiście znamy ją ze stacji paliwowych głównie, no też ostatnio z łączenia się z Orlenem, które wciąż nie jest pewne. No ale patrząc ogólnie na spółkę Lotos. Przez ostatni rok bardzo ładny rajd w górę z poziomów około 30 30 złotych, teraz to już ponad 63 złotych, okolice 64 złotych. No i LOTOS też przedstawił wyniki za trzeci kwartał 2021 roku. Jak sobie spojrzymy na te wyniki finansowe pod względem właśnie kwartalnym, sama sprzedaż, czyli same przychody są na naprawdę świetnym poziomie. Ponad 9 miliardów złotych samych przychodów. Ten zysk net to już jest nie jest taki rekordowy patrząc na, to, na te ostatnie kwartały bo mamy 810 milionów złotych gdzie wcześniej no, była sytuacja gdzie był ponad, był ponad miliard złotych tych tego zysku netto jeżeli chodzi o grupę LOTOS tutaj w tym trzecim kwartale oni mówią często o EBITDA LIFO tak jak mówi to o tym Orlen tak samo LOTOS no i patrząc na tę EBITDA LIFO w trzecim kwartale osiągnęli 1,2 miliarda plus 17% 17% kwartał do kwartału i oczyszczony zysk operacyjny LIFO 0,9 miliarda plus 23%, więc tutaj patrząc na same wyniki finansowe, no każdy wynik finansowy jest naprawdę bardzo dobry, ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić, jeżeli chodzi właśnie o te wyniki, wyniki finansowe, no i tutaj oni mają dwa takie segmenty, segment wydobycia i segment produkcja i produkcja i handel, no i patrząc na ten segment, na ten segment wydobycia, te przychody ze sprzedaży w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku urosły o około 70%, to jest ten mniejszy segment, no ale widzimy, że, że wzrosty tutaj, tutaj są. No i tak samo oczyszczona EBITDA mamy tutaj mocne wzrosty w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku. No i spółka jasno mówi to. Czego się spodziewaliśmy tak naprawdę? To nie jest nic, nic strasznie, strasznie, dziwnego. Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobycia w trzecim kwartale jest przede wszystkim efektem wyższych notowań gazu ziemnego. Wiemy, że te wszystkie surowce energetyczne bardzo mocno rosną, między innymi gaz ziemny plus prawie 500% rok do roku oraz ropy Brent. Tutaj widzimy, że też mamy mocne wzrosty I spowodowało głównie wzrost właśnie w tym segmencie wydobycia i to nie jest myślę, że nic, nic dziwnego, nic co by nas zaskoczyło. Warto też zobaczyć na segment produkcja i handel, no bo jednak jest to ten segment bardziej istotny, jeżeli chodzi o, o spółkę Lotus i widzimy, że ten wolumen przerobu ropy naftowej jest też większy. Nie dużo, ale jednak większy. No i jeszcze mówimy tutaj o wyższych, wyższych cenach ropu i gazu, które jak mówiłem miały wpływ pozytywny na segment wydobycia, a teraz jak to jest, jeżeli chodzi o Handel różnego rodzaju olejami. Widzimy, że biorąc pod uwagę wytworzenie produktów rafineryjnych, no to minusem jest na pewno mniejsze wydobycie, mniejsze wytworzenie benzyny tutaj. Ewidentnie jest to mniejsze, ale największy ich segment, czyli oleje napędowe, to jest wszystko w tysiącach ton, jest jednak plus, plus 10%. 10%. Większość jednak jest na plusie, na minusie z tych dużych segmentów, no to mamy głównie benzyny, też te produkty ciężkie, ale to nie są jakieś duże, duże minusy. No łącznie jednak, tak podsumowując to wszystko, mamy, mamy tutaj lekki, lekki plus i jeżeli chodzi o sprzedaż, no czyli to, co nas najbardziej myślę, że interesuje, jest bardzo podobnie, czyli mamy minus. Około 10-11% w segmencie benzyny, same, no, ale jednak, jeżeli już popatrzymy sobie na na przykład oleje napędowe, czyli to, co jest najbardziej istotne, jest plus 5,6%. No, oczywiście, paliwa lotnicze są na 155% na plusie, ze względu na to, że w 2020 roku praktycznie ten segment, ten segment stanął. Więc tutaj, no, patrząc na to, co się obecnie dzieje pod względem paliw myślę, że sytuacja dla lotosu jest, jest pozytywna. mamy ten zwiększony popyt na paliwa, na oleje napędowe tutaj, także, także, biorąc pod uwagę ten główny jakby ich motor, czyli ten segment produkcji i handlu, on raczej w tym momencie się odbudowuje i raczej powinien dalej się odbudować ze względu na to, że nie ma jakichś takich jednoznacznych jednoznacznych rzeczy, które mogłyby mieć taki bardzo negatywny wpływ właśnie na ten segment. no i patrząc na na Wyniki tego segmentu mamy tutaj ogromne wzrosty trzeciego kwartału 21 do 3 kwartału 20 i pod względem przychodów ze sprzedaży, i pod względem ebitdy LIFO, czy pod względem oczyszczonej Ebitdy LIFO, to nieważne na co zwrócimy uwagę, I tak, i tak jest, są wzrosty. No i tutaj mówią o tym, że przede wszystkim te wzrosty to jest skutek wyższej średniej ceny sprzedaży netto. Oraz około 4% wyższy wolumen sprzedaży. Czyli tutaj mówimy o, tym, że, um, mówimy o tym, że i wzrosła sama cena jednostkowa, ale też wolumen. Tutaj trzeci kwartał 21 średnia cena sprzedaży netto wyniosła 3029 zł za, za tonę i wzrosła o ponad 1000 tonę. Wskutek wyższych notowań cen produktów naftowych, więc to jest dla nich najbardziej, coś najbardziej, najbardziej istotnego. No i patrząc ogólnie na, na spółkę Lotus, jeżeli interesujemy się spółką Lotus, warto właśnie zwracać uwagę między innymi na, na czy to notowania np. gazu, które mają na nich wpływ, czy to na notowania ropy, które mają na nich Wpływ, więc tutaj też warto na to zwracać uwagę. No, oczywiście, no problem jest taki, że wolumeny dowiadujemy się dopiero w momencie, kiedy, kiedy tutaj mamy wyniki finansowe, i jeżeli chodzi o Lotus, i jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Orlen. No, aczkolwiek myślę, że też możemy poniekąd myśleć o tym, jakie te wolumeny są, to znaczy, jakie jak jest to przemieszczanie się ludzi. Na ten moment myślę, że tutaj, jest jakiś Zagrożeń ogromnych ja przynajmniej na ten moment nie, nie widzę, no chyba że mielibyśmy jakieś kolejne lockdowny. To oczywiście miałoby wpływ, na to trzeba zwracać uwagę, na ten moment czegoś takiego nie ma, więc te, to otoczenie makro dla lotosu wciąż jest pozytywne. I jeszcze jedna spółka, o której chciałem powiedzieć, to jest Ten Square Games. Ten Square Games spółka gamingowa, która zajmuje się produkcją gier na Komórki głównie znana z fishing clash, czyli takiej gry, w której łowi się u ryby, no, ale też to nie jest tylko fishing clash, to jest też hunting clash, które coraz mocniej, jakby można powiedzieć, podbija świat. Wild Hunt i Let's Fish, w tym, że White Hunt i Let's Fish są te mniejsze gry. No i patrząc na spółkę ten Square Games od razu widzimy bardzo mocne spadki z 500 zł do około 340 i to nie ma żadnego podbicia. Cały czas mamy bardzo, bardzo słaby, słaby ten kurs. Patrząc na same wyniki finansowe jest tutaj dobrze biorąc pod uwagę wskaźniki i branżę, w jakiej spółka się zajmuje, więc ciężko się do czego przyczepić. No ale jak mówiłem, giełda dyskontuje przyszłość, ta przyszłość no, ostatnio okazało się, że nie do końca ciekawie wygląda. Ale po kolei. Najpierw przychody gier Ten Square Games w październiku. Około 7 milionów dolarów Sens on Tower pokazuje takie miesięczne przychody i z Androida i z iOS, a razem to jest około 7 milionów 7 milionów dolarów wobec 6 milionów dolarów we wrześniu tutaj jeżeli chodzi o Fishing Clash Fishing Clash wypracowało 5 milionów dolarów przychodów wobec 6 milionów we wrześniu i to jest dosyć duży dosyć duży minus bo całkiem niedawno Fishing Clash dostał pozwolenie na dystrybucję na rynek chiński i to miało tak naprawdę zatrzymać te spadki, zresztą sama spółka o tym mówiła że wyniki Fishing Clash w Chinach powyżej oczekiwań i jeżeli chodzi o Fishing Clash, mają w najbliższym czasie, te przychody Fishing Clash mają w najbliższym czasie powrócić do wzrostów. No na ten moment jeszcze czegoś takiego mocno nie, nie, nie oglądamy, no bo patrząc na te płatności i wydatki, no głównie płatności, jeżeli chodzi o Fishing Clash, no to było coś najgorszego, że jednak ten drugi kwartał 2020 był ogromny wzrost, ale to był taki pik, który bardzo szybko zaczął, zaczął zjeżdżać i praktycznie już mamy poziomy z 2019 roku trochę wyższe, niż 2019, no ale niebezpiecznie o tego dążymy i to był największy problem spółki spółki ten Square games tutaj jeżeli chodzi o te nowe gry, one po części kompensowały ten, te słabsze wyniki Fishing Clash, jednak liczymy cały czas, że coś tutaj się, się odbije właśnie na Fishing Clash i między innymi, między innymi właśnie, właśnie tutaj wejście do Chin miało być takim takim impulsem bardzo pozytywnym właśnie dla gry Fishing Clash. Okazało się, że na ten moment jeszcze jakichś takich pozytywnych aspektów tego wejścia, no może są, ale nie aż takie jak, jak większość inwestorów zakładało. Też żeby być ciwym, trzeba trzeba powiedzieć, że na przykład gra Hunting Clash osiągnęła 1,4 miliona dolarów przychodów w obu sklepach. Łącznie wzrost to jest z 1,2 miliona we wrześniu, więc tutaj mamy lekkie wzrosty, jeżeli chodzi o Hunting Clash. No jednak, Fishing Clash odpowiada za około ponad 70% wszystkich przychodów grupy Ten Square Games. No i to jest gra, która niestety, ale, ale cały czas traci, i wejście do Chin tutaj zbyt dużo nie zmieniło. Więc to jest myślę, że taki coś najgorszego, co mogło wydarzyć się w Ten Square Games. Ale spółka jeszcze inwestorów zaskoczyła, lekko negatywnie zaskoczyła. No, tutaj to był właśnie powód tych mocnych, mocnych spadków. Ten Square Games tutaj wypuścił taką serię komunikatów, i tutaj mówi: No, najpierw, oczywiście, mówimy o tym, że te przychody cały czas nie są zbyt dobre, jeżeli chodzi o phishing, phishing clash. No, i tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o takie istotne informacje, zarząd Ten Square Games analizował opcje strategiczne dalszego rozwoju. Rozważana była opcja pozyskania inwestora strategicznego, finansowego. Ostatecznie nie będzie żadnej rewolucji. Zarząd jest skoncentrowany na obecnej strategii działalności w projektach, i to pozostaje najlepszą drogą do osiągnięcia, osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych, no gdzie. To się trochę kłóci z tym, co widzimy po prostu po suchych danych. No bo jeżeli oni tutaj w tym momencie nic nie zmienią, no to ten wykres dalej będzie wyglądał właśnie w ten sposób: no czyli niekorzystnie dla, dla spółki. No bo mamy, mimo tego, że nawet ostatnio lekko te wydatki marketingowe na Fishing Clash się zwiększyły, no to jednak mówimy, że dalej te spadki, te spadki są. No i oprócz tego. Też są zmiany w programie motywacyjnym, bo tutaj obniżona została poprzeczka, wartość powtarzalnego zysku EBITDA zapisanego w programie została ścięta o 8%. To jest coś bardzo negatywnego. Ten Square Games ma program motywacyjny. Zrobicie taką i taką EBITDA, dostaniecie odpowiednie, odpowiednie premie. I teraz ten Square Games mówi, że słuchajcie, w tym momencie do zarządu oczywiście mówi, zrobicie mniejsze cele, to dostaniecie tę premię. No, każdy inwestor zdroworozsądkowy oczywiście pomyśli sobie pierwsze, że... Po prostu te zapowiadane wcześniejsze wartości no tutaj, powtarzalnego zysku EBITDY są nie do, nie do osiągnięcia, i dlatego właśnie tak spółka, spółka postępuje. Więc to jest moim zdaniem no też negatywne informacje. Zresztą rynek bardzo negatywnie tę informację przyjął, bo no wcześniej tutaj. Mówiono, że, że ta powtarzalna EBITDA limit to miał być około 250 milionów złotych, teraz to jest niecałe 230 milionów. I tutaj moim zdaniem to tłumaczenie jest bardzo dziwne, bo tutaj tłumaczenie jest takie, że sytuacja na rynku gier mobilnych spowodowana pandemią COVID będąca nową, niespotykaną dla całej branży, powoduje ciągłe i trudne do przewidzenia zmiany w danych będącą podstawą założeń dotyczących oczekiwań wyników działalności spółki. Teraz... Nie jest napisane wprost, że, że dla nich ta pandemia COVID jest negatywna, no bo nie mogliby tak napisać, ale no po tej intencji, tak troszeczkę widzę, że spółka tę zmianę troszeczkę zwala właśnie na, na COVID, gdzie no, wybaczcie, ale w branży gamingowej. Absolutnie, ale to absolutnie nie widzę takiej, takiej potrzeby, takiej w ogóle możliwości. Oczywiście COVID był takim bardzo mocnym impulsem dla, dla tych spółek pozytywnym. Widzimy to po tych właśnie po tych przychodach w 2020 roku. No i po prostu spółka myślała, że, że dalej będzie ciągnęła na tych bardzo dobrych wynikach finansowych. Okazało się, że jednak jednak nie. No ale tak jest moje osobiste, prywatne zdanie, że, że tutaj wydaje mi się, że spółka troszeczkę to wszystko zwala na COVID, no a po prostu nie powinna, bo nie ma, nie ma żadnych, żadnych podstaw do tego. W tym momencie, jeżeli chodzi o ten Square Games, no jest tam cały czas coraz, coraz gorzej pod Względem kursu akcji, no bo widzimy, że, że mamy jednak te dosyć mocne spadki. Ten Square Games, no finansowo tutaj wygląda na to, że, że jest świetnie, no bo taka wycena przy takich wskaźnikach finansowych spółki gamingowej, rzadko kiedy rzadko kiedy takie coś widzimy, jednak trzeba pamiętać o tym, że giełda dyskontuje przyszłość. A tutaj minusem jest spadające przychody, spadające płatności, właśnie na, na fishing clash. Y każdy kolejny miesiąc to znów są albo te same przychody, albo trochę trochę niższe. Miało pomóc wejście w wejście w Chiny na ten moment. Jeżeli chodzi o to wejście do Chin. No nie ma jakichś takich pozytywnych pozytywnych tutaj tutaj aspektów no więc, więc jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę kilka takich negatywnych informacji nałożyło się na siebie no i to było oczywiście powodem właśnie tych, tych spadków, także te spadki nie są jakieś, nie, to nie jest coś co, co jest bardzo bardzo dziwnego, no patrząc na te na te poziomy, no to są mniej więcej poziomy, już dochodzimy do tego jakie były, jakie były przed, przed tym wzrostem covidowym więc tutaj naprawdę patrząc na ogólnie rynek gamingowy, ten Square Games obecnie tak mocno od niego odstaje pod względem oczywiście kursu, pod względem wzrostu, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o cenę akcji. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty myślisz o spółkach, których dzisiaj powiedziałem? No między innymi o ten Square Games. Czy tutaj widzisz jakieś takie pozytywne aspekty, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tę spółkę, bo przyznam, że przedstawiłem kilka negatywnych informacji, na tych pozytywnych się nie skupiałem. No jakbym miał wymienić jakieś pozytywne, no to wciąż jednak spółka zarabia i to dobrze zarabia i ten, ten hunting clash coraz lepiej zarabia, no ale pa, myśląc o tym, że jednak fishing clash jest ich główną, głównym produktem, no myślę, że myślę, że tutaj spółka może mieć pewne, pewne kłopoty. No co ty o tym sądzisz i jak, jak właśnie patrzysz na ten Square Games, napisz o tym Komentarzu ja za dzisiaj bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków, no i cześć do następnego.